nie być w trakcie tego pojedynku, proszę. Ramon jest totalnie zaproszony i nie widzę szansy na kontynuowanie tej walki. Właśnie w tym momencie wysłał Polak Francuza do innej rzeczywistości. Piękna akcja, na dół jeszcze poprawił kolanę Michał Królik. No zobaczymy, czy Paweł Dogi będzie w stanie jeszcze wstać. Dobry początek Mateusza. Ale trafi teraz przez podjęcie. Pięknie na ucho. I widzieliśmy, teraz już zaczyna cofać tą nogę, więc ta walka raczej długo nie potrwa. Jeszcze jakaś kontuzja francuskiego zawodnika. No, został tutaj rzeczywiście bardzo, bardzo zdominowany przez reprezentanta Polski. Tutaj spodziewajmy się, że się bardziej otworzy, będzie walka mniej taktyczna. Bardzo blisko. Już zakraczamy. Swojego kolana. Jeszcze doskoczył kolejne ciosy. No i tutaj zaczyna się chyba znów odwrót armii francuskiej. Na razie reprezentant Polski. Oj, prawił teraz, prawił krzyżowy. Idealny spurt, Łukasz Pikowski. Mamy jeszcze liczenie Francuza. Oj, chyba tutaj sędzia nie pozwoli mu kontynuować tej walki. Jeszcze tak jest.